Proszę bardzo, to jest smak mojego dzieciństwa. Ile razy wracam z zakupów, to zawsze się dziwię, że nadal takie mleko w tubce jest jeszcze w sklepach. Ono oczywiście ma mnóstwo wad, no bo ma 56% czystego cukru. No ale co z tego? Ja pamiętam, jak w latach 80. nic nie było i takie mleko rzucili, to mój Boże, co to była za słodycz. Człowiek otwierał, tu trzeba było zrobić dziurkę, potem się wysysało, do końca. I potem tak się chodziło, o tak. Bo wszystko mdliło i przez cały dzień było niedobrze, bo za dużo było cukru, bo ten organizm nie mógł sobie z tym poradzić. Ale jakie to było pyszne! No i co dziś? No i dziś świat oszalał. No bo ja pamiętam, że moja mama, jak szła ze mną na spacer albo z moim bratem, no to co robiła? No, brała jabłuszko, obierała to jabłuszko ze skórki. O, i co? I potem wydrążała te pestki nasienne, ścierała jabłuszko na tareczce. Nawet sobie taką tareczkę tutaj przygotowałam, bo moje dzieci tak pamiętają ten moment dzieciństwa, kiedy mamusia jabłuszko przygotowywała, że do tej pory, czasem nawet te dorosłe mówią, mamusiu, zrób takie jabłuszko ścierane na tareczce. No, no i właśnie mamusia brała, ścierała na takich malusieńkich oczkach, szybciutko, i zanim to jabłuszko się utleniło, zaraz sobie palce poprzecinam, trochę to wymagało pracy oczywiście, to takie surowe, świeżo starte jabłuszko, co robiła mamusia, i ja też tak robiłam moim dzieciom, wkładała po prostu do słoiczka, o, no takiego nawet zwykłego, po musztardzie na przykład umytego, o, i co? I brała dzieciątku na spacer. Jabłuszko było surowe i wspaniałe. A co teraz się dzieje? No teraz, co prawda, nie ma już zbyt dużo słodyczy w tubkach, ale świat oszalał na punkcie tubek. Nie wierzycie? Proszę bardzo. To jest efekt mojej wizyty tylko i wyłącznie w dwóch sklepach. I proszę bardzo, co my mamy w tubkach? No, klasycznie w tubkach, do tego też jesteśmy przyzwyczajeni, są pasty łososiowe. Tyle tylko, że pasta, która nazywa się łososiowa, tak naprawdę jest pastą olejową, ponieważ większość tej pasty to jest olej rzepakowy najczęściej. Łososia jest tutaj albo 30%, albo 29%, reszta to są zagęstniki i emulgatory. Jakie jeszcze mamy produkty w tubkach? To jest bardzo ciekawe, bo na przykład mamy lody w tubkach. O, proszę bardzo, pojawiły się takie lody tubkowe. One są troszeczkę droższe niż lody takie w kulkach, czy w kubeczkach, czy na patykach. Niby mają naturalne składniki, ale tubka zawsze pozostaje tubką. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przypatrzymy się, choć Maciek, to pokażemy to tutaj. Tutaj mamy taki trójkącik z napisem 90. Widzimy to? Właśnie, co to znaczy? To znaczy, że takie tubki, każda z nich składają się z materiałów bardzo różnych. To jest taki konglomerat, taki ni pies, ni wydra. I trochę aluminium, i trochę plastiku, ale różnego plastiku, a jeszcze tutaj jest na górze ta nakrętka, która jest wykonana z jeszcze innego plastiku. Efekt jest taki, że wszystkie te tubki są bardzo trudne w odzysku. Czyli kupujemy coś, co jest po prostu nieekologiczne i wyrzucając, śmiecimy na potęgę. Dobrze, zastanówmy się jednak przede wszystkim, ile w tej tubce mieści się tego jabłuszka i tego banana. No to może wyciśnijmy. Gdzie jest jabłuszko i banan? Gdzieś tu miałam. Jest, proszę bardzo. Otwieramy tubkę i wyciskamy. Proszę. Tyle. Czy to jest dużo? Szczerze mówiąc, nie za bardzo. A ile to kosztuje? Różnie, bo gdyby to wszystko razem przeliczyć, wychodzi jakaś masa za kilogram. Co jest ważne, tu jest jabłuszko i banan. Nie ma żadnych innych dodatków, nie ma dosypanego cukru. Ale pamiętajmy, że to jabłko i ten banan to nie jest takie jabłko surowe. I uwaga, uwaga.
taki banan, świeżuteńki. Tylko są to owoce, które są pasteryzowane. Co to znaczy pasteryzowane? To znaczy one są podgrzane. Jeśli są podgrzane, to tracą częściowo witaminy, więc nie są równe tym owocom świeżym. Ich wartość odżywcza jest znacznie niższa. No dobrze, a jakie jeszcze triki stosują producenci jedzenia w tubkach? No, przyjrzyjmy się na przykład tubkom czekoladowym. Pamiętajmy, że do prawdziwej czekolady producenci nie mogą dodawać tłuszczu innego niż tłuszcz kakaowy. A co mamy tutaj? W każdej tego typu tubce mamy tłuszcz palmowy, czyli najtańszy, zatykający nam tętnicę. Dlaczego producent to robi? Dlatego, że na opakowaniu nie jest napisane, że to jest czekolada, tylko tubka czekoladowa. Czyli to coś, ten produkt nie jest czekoladą, w związku z tym można trochę oszukać i dodać tańszego tłuszczu palmowego. A ile to kosztuje? Tutaj jest 50 gramów. Otóż kosztuje to dwukrotnie więcej niż pełna tabliczka czekolady. To jest 50 gramów, a 100-gramowa tabliczka kosztuje dwukrotnie mniej niż to i nie ma w sobie tego tłuszczu palmowego. Jakie triki jeszcze stosują producenci jedzenia w tubkach? No na przykład tutaj mamy jagody i jabłko z bananem. No dobrze, ale jak się zagłębimy w skład, to mamy tak. Jabłko 52%, więc to są jabłka najpierw, a nie jagody. Po drugie mamy banana, czyli banan jest na drugim miejscu, czyli jabłka, banan, ewentualnie jagody. Ale na trzecim miejscu mamy nie wiedzieć czemu czarną porzeczkę, więc to są jabłka, banany, czarna porzeczka i... O, no w końcu jest jagoda, 8%, ale jest jeszcze czarna marchew i zagęszczony sok cytrynowy. Czarna marchew po co? Bo jagód mało, to trzeba było czarnej marchwi trochę tam doobierać i dodać, żeby zabarwić, żeby tych jagód było więcej. Czyli producent się chwali, że tu są jagody na pierwszym miejscu, a tu figa z makiem z pasternakiem, bo na pierwszym miejscu są najtańsze jabłka, a jagody są gdzieś tam na ostatnim miejscu w składzie. Co jest najciekawsze w całej tej historii? Że jeśli producent, tak jak tutaj, zamknie w takiej tubce jabłka i banany, to tego typu produkty potrafią kosztować nawet 50 zł za kilogram, tak? Czyli tych tubek raz, dwa, trzy, nie wiem, z 8, to potrafi kosztować 50 zł za kilogram. To ja zadałam sobie trud, poszłam do dyskontu i kupiłam za 50 zł jabłka oraz banany. I wyszło mi, uwaga, uwaga, tyle, muszę sobie zrobić miejsce. Jabłek mi wyszło 12 kg, to jest tyle. A bananów wyszło mi aż 5 kg. Czyli gdybym sama zrobiła sobie te słoiczki dla dzieci, tak, to za cenę 1 kg zamkniętych owoców w tubce miałabym 17 kg moich własnych, własnoręcznie zrobionych owoców. Taka to jest przebitka. Więc za co płacimy? Płacimy za opakowanie, które jest nieekologiczne i którego w zasadzie nie da się odzyskać. Płacimy za coś, co jest pasteryzowane w środku, więc jogurt traci swoje wartości odżywcze, do tego witaminy giną z owoców i z najróżniejszych warzyw. I jeszcze płacimy za oszustwo, czyli za dodatek tłuszczu palmowego do tubki czekoladowej, czy za 30% łososia, czy 29% w paście łososiowej. Zanim więc sięgniemy po tubkę, zastanówmy się, czy to czasem nie są trupki z tubki? To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i jedzenia w tubkach nie kupujcie.